żeby uchronić się przed utratą danych, warto stosować taką prostą zasadę, o której mówimy zawsze naszym klientom i partnerom, która nazywa się 3-2-1, że każda kopia danych powinna być przechowywana w 3 egzemplarzach na 2 różnych nośnikach, z czego jeden z tych nośników powinien być offsite, czyli poza siedzibą organizacji. Ten offsite to może być albo druga lokalizacja, albo na przykład chmura, czy publiczna, czy prywatna oferowana przez lokalnego dostawcę. Zasada 3-2-1, jak również no, sama zasada tworzenia backupów jest tutaj najistotniejsza. Mówimy nawet, że wszyscy nasi klienci dzielą się na 2 rodzaje. Takich, którzy robili backup, albo takich, którzy backup będą robić po utracie danych.